Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com, ze mną Simon Martin i Darek Dorożkiewicz z Artezana. Za chwilę będziemy, prawda, degustować piwo Specific z najnowsze Imperial czy Double IPA, bo teraz taka nomenklatura w BJCP obowiązuje, to będziemy na czasie. Double IPA z Artezana. Bardzo dobrze, że akurat jest taka możliwość spróbować, bo generalnie w sklepach oczywiście nie ma. Była taka sugestia, że Artezan tak naprawdę nie sprzedaje tego piwa. Że ono po prostu znika. Ważą. To jest pasja jest tylko w ważeniu, a już sprzedaż to już jest taka nieczysta. O, tak. Stone the Crows. Dobrze, nie ma gashingu. Ale jest dymek. Smoke. Ale nie ma piany. No proszę. Double IPA? Na trzy miało stać. Double IPA. Double IPA from Artisan Brewing Company. Ale aromat jest dobry. Great aroma. Some waste. Ja to już piłem. Thank you. Fantastic. This is the owner of Artisan Brewing Company. Thank you very much. Co-owner, thank you very much. Okay. So, beer in a glass. Maybe head is not very impressive, but you must know that the beer was bottled not from the filling machine, but from the directly from the tank. Yeah. Piana jakby nie olśniewa, ale tutaj tłumaczę właśnie Simonowi, że no musimy to złożyć na karb tego, że piwo było butelkowane z tanku leżakowego, a nie z żadnego rodzaju linii rozlewniczej, więc no nie jest to, znaczy to trzeba z tym żyć po prostu. Jeżeli chodzi o barwę, to mamy taki ciemny burszyn, deep amber, very cloudy, dosyć mocno zmętnione. Lovely conditioning. Lovely conditioning. Mm-hmm. Aromat samitem, może to chmieliliście też? Nie. Nie, ale jest taki lekki. Nelson Savin. Nelson Savin tylko? No nie, Nelson Savin, Citra, Galaxy i Warrior na goryczkę. Ale tamte trzy na zimno też, tak? Tak, na zimno. Na zimno i na ale aromat. Ale Nelson wymieniłeś pierwszy dlatego, że najwięcej, czy... Tak. Mhm. To powiedz jeszcze, jaki to jest ekstrakt, jaki alkohol? 19,6 plato, 9% alkoholu. 19.6 degrees plato. Mm. So Call Me Simon is 19.1. Okay. But you remember that it was 6.9 ABV. Yeah. And here we have 9% ABV. 9%, so it should be very dry. Yeah, they've stretched out that. Yeah, I see. Hmm. Melon. That's lovely. Bardzo taki melonowy. Nawet nie arbuzowy, ale melonowy. Melon. Melon. Yeah, definitely melon. Same takie żółte smaki. Yellow flavors. Melon. Mango. Mangoes, apricots. Yeah, like a tropical fruit. Yeah, apricot, definitely. Apricot. Morela, zdecydowanie jest morela. Yeah, lovely mouthfeel, like a coating of the mouth with the beer. Yeah. Mm. You can't completely can't find this 9% ABV here. You can find no alcohol here. No. Bardzo dobrze ukryty alkohol. No, nie chce się wierzyć w te 9%, bo po prostu w ogóle nie czuć tutaj tego alkoholu. Lovely stuff. Mm. Drożdże? USA? USA? Nie. Nie, no my używamy płynnych drożdży. Czyli? Wild British Ale. British Ale. 10,98.
bardzo pijalne, tym to rzeczywiście można się, można zczochrać czapkę, także... It's very drinkable. Extremely drinkable. And it's sneaky. Because sneaky. Yeah. Boom. Yeah, you could really drink this down. And drink three this in an hour and... Yeah, and then fall to bed. Yeah. Yeah. Really good. Bardzo dobre, bardzo dobre. Nie jest aż tak wytrawne, jak się spodziewałem po tym jakby 9% 19. Czyli do ilu odfermentowało, Plato? Już nie pamiętam, musiałbym sprawdzić w notatkach. Natomiast ej, słodyczy takie nadają spora ilość chmielu, tak. Mm-hmm. We can check if it's really sweet, but because there is plenty of hops, yeah? And our brain thinks that if we feel melon, apricot and so, it should be sweet. Yeah. But we can check this, drink beer with your nose stopped, yeah? Okay, let's give that a go. Pretty good. More bitter, yeah? More bitterness. Less sweet, more bitter. A lot more bitter. That was a surprising kind of... I've been drinking beer for 4.5 years, and that's a new thing for me. Yeah. And a new experience. And, wow. This way, you cut off your half of your nose. Yeah. Because only half, because you still have a... here you have a connection to the mouth with your nose, okay. And from here you still smell, yeah, but it's less smell and more taste. So nice drinkability, nice carbonation, nice bitterness on that taste. Powiedziałem tutaj Simonowi, że po prostu w ten sposób, zatykając nos, odcinamy jakby połowę nosa, połowę aromatów, a skupiamy się bardziej na tym, co czujemy językiem. I rzeczywiście wydaje mi się, że wzrosła goryczka, lekko spadła słodycz. Ono nadal jest słodkie, także nie wierzę do końca w te 9%, no ale powiedzmy 8, no. Ale to też znowu nie mam powodu jakby tutaj powątpiewać, no bo jaki byście mieli w tym interes, żeby podkręcać alkohol, nie? Z żadnego interesu, no. Generalnie oznaczamy alkohol tak jak wszyscy, po prostu licząc kalkulatorem z ekstraktu początkowego i pozornego. I końcowego. Natomiast mogę zapewnić, że to piwo jest maksymalnie wytrawne, tak? Czy to będzie 9% alkoholu czy 8,5%, to nie ma znaczenia. Ale jednocześnie naprawdę gratulacje za świetne ukrycie tego alkoholu, bo nawet nie jest grzejące w przełyk za bardzo. Trochę jest. Ale jest. Mniej niż na przykład Call Me Simon. Jeszcze raz to samo. Okay, that's signature. Sprzedaż na Allegro. Hello! You can sell this, your signature. And eBay or... Na zdrowie! Na zdrowie! Cheers. We need to save some for my review in English. Stone the Crows. We got to do it in English now. We are still recording. I think it will be good. Yeah. Okay. Yeah. We'll do that. Okay. Stone the Crows. Stone the Crows.